Po kilku latach w Turawie ponownie zagościły wyjątkowe auta i pasjonaci motoryzacji, którzy mogli zawalczyć o puchar podczas drugiej rundy pierwszego turawskiego rajdu. Uczestnicy mieli przed sobą nie lada wyzwanie. Mamy dwa odcinki specjalne. Jeden odcinek, który zaczyna się w Osopsu, prowadzi przez Turawy do Kotorza, a drugi odcinek zaczyna się w miejscowości Kobylno przez Jełową. Obydwa odcinki są do siebie bardzo podobne, bo mają 4,2 km każdy z nich. Oba głównie asfaltowe z krótkimi łącznikami szutrowymi. Organizatorzy zadbali nie tylko o ciekawą trasę, ale przede wszystkim czuwali nad bezpieczeństwem uczestników i ich otoczenia. Policja generalnie odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na odcinku, więc trasa jest odbierana przez policję. Na każdej tak zwanej zaporze, gdzie mamy zamykane drogi dojazdowe, jest również policjant. Oni są oczywiście bardzo pomocni, jeżeli chodzi o jakieś problemy z kibicami. Natomiast każdy odcinek, który się odbywa po drogach publicznych, musi mieć jeszcze zabezpieczenie w postaci straży pożarnej z odpowiednim oczywiście sprzętem, bo nie każdy sprzęt się nadaje na przykład do rozcięcia klatki. I oczywiście służby medyczne z lekarzem na pokładzie. Mamy tak zwane badanie kontrolne, które się odbywa przed samym rajdem, czyli załogi przyjeżdżają do biura, które mieści się w tym przypadku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu. Przyjeżdżają do biura, tam mają tak zwany odbiór administracyjny, gdzie zbierają, można powiedzieć, swoje dokumenty, to co jest im niezbędne, a następnie mają godzinę wyznaczoną na badanie kontrolne. Tam jest osoba oczywiście do tego przeszkolona, która kontroluje, czy samochód jest dobrze przygotowany, czyli na przykład chodzi głównie o kwestie bezpieczeństwa oczywiście oraz zgodności samochodu z tym, co zostało nam przedstawione w dokumentach. Dziś dodatkowo urozmaiciliśmy rajd o wyjątkowy samochód Mustang Mach-E. Jest to jedyny w pełni elektryczny model marki Ford. Ten samochód, nie chcę tutaj porównywać do samochodów, które stricte uczestniczą w dzisiejszym rajdzie, bo bez porównania. Niemniej jednak on też ma moc i też ma przyspieszenie i też w momencie, kiedy ten gaz do końca naciśniemy, wbijamy się w fotel. Na rajd w Turawie przyjechali miłośnicy i kolekcjonerzy samochodów rajdowych z całego kraju. Dla nich odległość nie ma znaczenia. Liczy się pasja i dobra zabawa. Rajdami się interesujemy od małego. Zawsze byliśmy jako kibice razem z kolegą, od kilku lat udaje nam się startować amatorsko. To jest jak choroba, to po prostu musimy wracać tu. Kierowców rajdowych wspierają najbliżsi, dla których wydarzenia takie jak te są równie ważne jak dla samych uczestników. Jest to taka odskocznia dla nas wszystkich, przyjazd tutaj. I taka fajna zabawa, fajne emocje, wszystko fajnie zorganizowane, świetne samochody, świetna ekipa, świetni ludzie, więc polecam tego typu sporty. Pracowałem jako mechanik, do dzisiaj zresztą pracuję jako mechanik. Mamy swoją firmę, która obsługuje takie samochody rajdowe, więc jako pasję sobie spędzamy weekend z żonką, z ekipą, z rodziną, ze znajomymi na takich zawodach. Samochody, którymi poruszają się uczestnicy, odgrywają ważną rolę, ale również istotna jest współpraca między kierowcą a jego pilotem. Przede wszystkim jest zaufanie, tak? Bo on powierza mi swoje życie tak naprawdę, mówiąc troszkę brutalnie, ale tak to wygląda. Muszę go słuchać. Oczywiście przy takich krótkich odcinkach gdzieś kierowca też ma w pamięci, częściowo przynajmniej tak tą trasę, więc wie, jakie są zakręty, ale często jedziemy w takich rajdach, gdzie jadę pierwszy raz, tak? I to jest kwestia zaufania, że jeżeli jedzie się przez małą miejscowość, tak? Po wąskiej drodze z prędkością 100, ponad 100 km na godzinę, tak? I pilot mówi, że za chwilę jest albo nawrót, albo jest szybki zakręt, to trzeba mu zaufać, tak? Jeżeli chce się oczywiście dobry czas zdobyć. Trasy dla rajdowców były uprzednio testowane i kontrolowane przez kierowników odcinków, którzy dbali o bezproblemową i sprawną jazdę.